Moim i Państwa gościem jest Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Witam Państwa, witam panie redaktorze. Panie pośle, Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo polski Trybunał Konstytucyjny swoimi wyrokami narusza unijne prawo. Chodzi o orzeczenia z lipca i października 2021 roku. Przypomnę, według tych orzeczeń część unijnych traktatów jest niezgodna z polską konstytucją. No i mamy taką sytuację, że prawnicy ostrzegali, że tak będzie, ale Prawo i Sprawiedliwość jechało legislacyjnym walcem. Warto było? Znaczy, panie redaktorze, no to jest nie pierwsza taka sytuacja, w której Komisja Europejska i w ogóle instytucje unijne rozpychają się rękami, nogami po to, żeby zawłaszczyć sobie coraz to więcej kompetencji, bo jeżeli pan sobie przejrzy w ogóle orzecznictwo Trybunałów Konstytucyjnych Unii Europejskiej, Niemiec, Belgii, Hiszpanii czy nawet Francji, Rada Najwyższa również podejmowała tam, Rada Konstytucyjna również podejmowała tam stosowne orzeczenia, to jednak takie orzeczenia związane chociażby z potwierdzeniem na czynności porządku krajowego w stosunku do porządku unijnego zapadały i Komisja Europejska nie podejmowała w stosunku do tych państw, nie podejmuje żadnych jakichś rygorystycznych działań. Natomiast nie było takiej potrzeby, tylko dodam, bo w przeszłości Trybunał Konstytucyjny trzykrotnie, w 2005, w 2010, w 2011 roku uznawał, że konstytucja jest najwyższym prawem. Tam zasiadali też sędziowie, często krytykowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Dokładnie, pan Marek Safian, oczywiście takie orzeczenia wydawał pan Rzepliński, oczywiście, że tak. I pan Marek Safian dzisiaj jest w TSUE, w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak w tej sytuacji się zachowa. Natomiast rzeczywiście to orzeczenie, które zapadło w 2021 roku, jest pewnym orzeczeniem, które potwierdza linię orzeczniczą już wcześniej rozpoczętą na gruncie prawa polskiego. Dlatego ale tym bardziej niepotrzebne, bo były takie. Tym bardziej budzi to pewne zastrzeżenia. Natomiast ja to odbieram, panie redaktorze, w zupełnie innym kontekście. To znaczy odbieram to tak, iż w tym momencie rząd polski jest w pewnym dialogu z Komisją Europejską, jeżeli chodzi o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Warto to również nadmienić, że środki z Krajowego Planu Odbudowy to pewna jedna pula tak naprawdę pieniędzy, które może trafić do Polski, bo są środki również z perspektywy budżetowej 2021-2027. Trzymajmy się na razie Trybunału i KPO. Tylko ja jakby nakreślę pewien kontekst, który ma istotne znaczenie, myślę, że z punktu widzenia tego, co dzieje się w ogóle w Unii Europejskiej. I oczywiście środki budżetowe do Polski już płyną i to też warto podkreślić, bo to nie wybrzmiało, jest takie wrażenie, jakoby w ogóle Polska była odcięta od środków unijnych, co jest absolutną nieprawdą, dlatego że środki budżetowe, bardzo proszę, KPO. Już płyną, ponad 5 miliardów złotych takich środków wpłynęło i te środki budżetowe są... To są zaliczki na razie. Panie redaktorze, ale programy, no tak jest system funkcjonowania budżetu unijnego. Najpierw są pewne zaliczki na programy krajowe, programy wojewódzkie. Są środki również na transformację... Wróćmy proszę do meritum. ...sprawiedliwą transformację dla południowych regionów Polski. Natomiast ja wiem, że pana redaktora to nie interesuje, ale naszych widzów może to interesować, bo... Nie, panie pośle, ja pana pytam o konkretne rzeczy, więc bardzo proszę o odpowiedź. Bo rozumiem, że pan łączy kwestie KPO i Trybunału Konstytucyjnego, tak? Od wielu tygodni te środki już budżetowe płyną. Natomiast jeżeli chodzi o KPO. Jedna rzecz to oczywiście dialog, w którym pozostaje rząd polski z Komisją Europejską, jeżeli chodzi o wypłacenie i uruchomienie tych środków. Druga rzecz to pewna wojna na zapleczu i w kuluarach Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. Nie od dziś wiadomo, że pomiędzy panią Werą Jourovą a panią Ursulą von der Leyen, która pozostaje w tym dialogu z rządem polskim, jest konflikt. Jest konflikt, jest rywalizacja. Ale to nie konflikt decyduje, tylko ustawy wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość. I całkiem możliwe, że ta sprawa jest pokłosiem właśnie tej awantury na zapleczu Komisji Europejskiej. To jest jakiś polityczny spin, bo trzymajmy się faktów, panie pośle. Chodzi o naruszenie zasad, obniżenie standardu niezawisłości sędziowskiej. Ale, i tego dotyczy problem, ale nie, że ja Polska nie dostrzegam takich... ma problemy z praworządnością. Nie, Polska nie ma żadnych problemów, panie redaktorze, z praworządnością. Polska jest krajem demokratycznym, praworządnym. Wielokrotnie zresztą również nasi partnerzy prezydenci... W którym Prawo i Sprawiedliwość obniżyły standardy, jeśli chodzi o sądownictwo. To jest narracja, panie redaktorze, to jest narracja polityków opozycji. Platformy Obywatelskiej, to są argumenty, które pan przytacza. To jest fakt podawany przez najwybitniejszych prawników, którzy ostrzegali, że takie będą konsekwencje, że Polska będzie na przykład płaciła, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, która nie spełnia tych wymogów. Panie dzisiaj Izby Dyscyplinarnej nie ma, a Polacy za to płacą cały czas kary. Panie redaktorze, jedna rzecz.
Unia Europejska od pewnego czasu próbuje przejmować krajowe kompetencje i to nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach Unii Europejskiej. O jakich kompetencjach pan mówi? Jakie kompetencje? No chociażby wchodzić w obszar wymiaru sprawiedliwości krajów członkowskich. No wchodzi, bo dzisiaj próbuje się w jakiś sposób... A wie pan dlaczego? Nie wchodzi dlatego, że niezawisłość sędziowska nie jest ustrojem sądownictwa. Wchodziłaby, gdyby powiedziała, że macie mieć tyle rodzajów sądów, macie mieć tyle sędziów, to wtedy by wchodziła. Niezawisłość sędziowska nie wchodzi w zakres ustroju. Niezawisłość sędziowska jest elementem tego ustroju, bo jednak stanowi o pewnym statusie sędziego, który tworzy. To właśnie sędziowie tworzą wymiar sprawiedliwości i są elementem tego, istotnym elementem, kluczowym bym powiedział. Ale czy to oznacza, że politycy mogą decydować... No panie redaktorze, doszlibyśmy do pewnego absurdu, idąc tym tokiem rozumowania, który pan fakty, prezentuje. Ale to są fakty, panie pośle, to są natomiast fakty, ale wchodzimy w pewne niuanse, które pewnie też są bardzo istotne, ważne. Są oczywiście istotne. Natomiast myślę, że z punktu widzenia oczywiście jakby całości funkcjonowania Komisji Europejskiej, warto, aby nasi widzowie widzieli, że rzeczywiście to działanie Komisji Europejskiej dzisiaj jest kompletnie niezrozumiałe w kontekście chociażby tego, co pan sam redaktor na początku naszej dyskusji przytaczał. Podobne orzeczenia do tego, które zapadło w 2021 roku, zapadały już wcześniej. Wydawał je pan Marek Safian, wydawał je pan Rzepliński i potwierdzali nadrzędność prawa krajowego, prawa konstytucyjnego, konstytucji, porządku konstytucyjnego nad porządkiem unijnym. I to jest oczywiście pewien spór w doktrynie, który od pewnego czasu więc nie mogę się z panem zgodzić, dlatego że Trybunał Konstytucyjny dał sobie prawo do interpretowania tego, jakie kompetencje ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a takich możliwości nie ma. Co więcej, sędziowie tam powiedzieli, że w przyszłości mogą nawet oceniać bezpośrednio orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie redaktorze, jeżeli pan sobie otworzy polską konstytucję, bo państwo się również bardzo często powołujecie na polską konstytucję, jeżeli pan otworzy na rozdział, bardzo dobrze, dlatego właśnie panu zalecam, żeby sobie otworzyć rozdział dotyczący źródeł prawa, tam te źródła prawa są w jakiś sposób usystematyzowane. No ale to już ustaliliśmy, że wiemy, że konstytucja jest najważniejsza. Pięknie. No ale to wiemy. Cieszę się, że pan się z tym zgadza i to stwierdził w tym orzeczeniu. Ale TSUE uderza w ustawy i podkreśla, że w przypadku ustaw wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość jest ten problem. Dlatego, że i konstytucja gwarantuje niezależność, niezawisłość sędziowską i prawo unijne. I na to zwraca uwagę. I to jest takie... Ale panie redaktorze, uważam, no, ja mam takie wrażenie, że pan, Prawa i że pan ma już pewną tezę i próbuję ją tu pan przedstawić. Gdyby to pan nie pozwolił jest teza. Do końca, ale nie, no. Gdyby pan pozwolił dokończyć mój wywód i moją wypowiedź, to pewnie by się pan dowiedział kolejnych rzeczy. Na czele źródeł prawa w Polsce jest konstytucja. Kolejnym źródłem prawa zgodnie z porządkiem konstytucyjnym jest co? Ratyfikowane umowy międzynarodowe i ustawy. Ale ratyfikowane umowy międzynarodowe jakie? Na szczęście to ja jestem od zadawania. Nie, ale, pytań. Nie, ale, nie, ale no jakie? Co ma pan? No jakie? No nie, bo są różne umowy międzynarodowe. No właśnie widzi pan. Traktaty chce pan. No nie. Ratyfikowane, pan tego nie wie, ale ratyfikowane umowy międzynarodowe, te, które są ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie lub też zgodą wyrażoną w postaci w formie referendum. I to jest jakby tylko te ratyfikowane umowy międzynarodowe mają status wyższy i są ważniejsze niż ustawy. Po tych umowach no są ustawy, a poniżej no traktaty. Jak jest z traktatami? Traktaty ratyfikowaliśmy za zgodą wyrażoną. No, bardzo no, proszę. Proszę, panie redaktorze. No nie jest pan przygotowany. Za zgodą panie wyrażoną. Pośle. Za zgodą wyrażoną. W referendum. Było referendum krajowe i taka zgoda. No nie, no pan tego nie wie, ale. Oczywiście, że ja wiem, dlatego panie staram pośle. Się panu tylko przypomnieć, ponieważ pan panie wchodzi pośle, pan w tym momencie, z tezami politycznymi. Nie, to nie są tezy polityczne, no tylko to są fakty. Pan wykręca tutaj rzeczywistość po to, żeby usprawiedliwić, w jaki sposób i Prawo i Sprawiedliwość. Nie, teraz są, ja, panie pośle. W tym momencie próbuje pan tutaj zamglić cały ten obraz po to, żeby pokazać, udowodnić fałszywą tezę, że jest jakiś spór dotyczący tego, co jest najważniejszym prawem. Trybunał uznał, że jest to konstytucja i nie ma co do tego wątpliwości. Tyle tylko, że ustawy wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość naruszają. Ale ja nie jestem politykiem, ja trzymam się tutaj faktów. Więc taka narracja Prawa i Sprawiedliwości, że jest jakiś konflikt pomiędzy polską konstytucją a traktatami, jest fałszywy. Nie, ale wielokrotnie, jak pan, jeżeli pan się nieco zagłębił w ogóle w linię orzeczniczą polskiego Trybunału, również tego, to orzeczenie pana Safiana na przykład z 2005 roku, on tam bardzo dokładnie wyjaśnia, że rzeczywiście mogą się pojawiać pewne kolizje, sprzeczności przepisów. I co wtedy pomiędzy, można zrobić, ponieważ panie mimo pośle? Wszystko mamy do czynienia z dwoma pewnymi to teraz autonomicznymi ja pana pytam, co można zrobić, kiedy są kolizje? No, ale pan mi pozwoli dokończyć. No to już pan
panu powiem. Mamy do czynienia z dwoma porządkami autonomicznymi prawa. Jest porządek unijny i porządek krajowy, porządek konstytucyjny. I ten porządek konstytucyjny jest najważniejszy, bo tak naprawdę, gdyby nie polska konstytucja, to polskie władze nie miałyby legitymacji do tego, aby podpisywać, co trzeba zrobić, aby podpisać i realizować traktaty unijne, które są umowami. Panu, są trzy umowami, możliwości. Ja panu powiem, bo ja wiem. Nie miałyby możliwości, aby zawrzeć traktaty akcesyjne. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związane z potencjalnymi sprzecznościami, które się mogą pojawić, są reguły kolizyjne. Są reguły kolizyjne. Co wtedy można zrobić? Reguły wykładni, które wskazują na to, jak należy interpretować prawo unijne, któremu z jednej strony należy zapewnić skuteczność, wykonalność, ale z drugiej strony ta interpretacja i sposób rozumienia tego prawa musi być zgodny z konstytucją. Czekam dwie minuty, więc podpowiem panu, że w takim przypadku, kiedy zachodzi taka bezsprzeczna kolizja, można albo zmienić konstytucję, albo doprowadzić do zmiany prawa unijnego, no albo po prostu wyjść z Unii Europejskiej, nie godząc się na takie zasady. Ja panu mówię o sprawach realnych. No wie pan doskonale, że w polskim układzie politycznym w tym momencie i w ogóle przez wiele lat zmiana konstytucji jest bardzo mocno utrudniona, a tu chodzi, ja mówię o panu, o bieżącym, praktycznym funkcjonowaniu prawa unijnego w Polsce. I z jednej strony, i to wynika z orzeczenia pana Marka Safiana, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który był prezesem w 2005 roku. Do tego, żeby tak naprawdę dać pretekst i wywołać efekt mrożący wśród sędziów po to, by interpretowali prawo unijne tak, jak życzy sobie tego premier. No taki był tego rzeczywisty cel. Panie redaktorze, zostawmy tę decyzję, bo według... Ja tylko mówię o tym, jak funkcjonuje prawo unijne w Polsce, jak powinno funkcjonować i tak funkcjonuje. Sądy, organy administracji publicznej powinny oczywiście podejmować działania, które zmierzają do prounijnej wykładni przepisów, to znaczy w zgodzie z prawem unijnym, ale nie może być to wykładnia, która jest w kontrze do polskiej konstytucji, bo konstytucja jest prawem najwyższym. I nie jest w kontrze do polskiej konstytucji, bo mam wrażenie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie wspierał zasady polskiej konstytucji. Mówił o zasadzie podziału władzy, o niezawisłości sędziowskiej i właśnie chciał wzmocnienia, chociażby powołując się na artykuł 10, na artykuł 173, artykuł 178. Panie redaktorze, ja myślę, że Trybunał Europejski, Trybunał Sprawiedliwości dzisiaj i w ogóle Komisja Europejska mimo wszystko, również poprzez poprzez swoje orzeczenia, chce w jakiś sposób wydeptywać sobie kolejne te kompetencje i obszary, którymi Unia Europejska powinna, zdaniem instytucji unijnych, przejmować i polityków unijnych. Ustaliliśmy, że łączy pan sprawę nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która została skierowana przez prezydenta do Trybunału, z tą skargą Komisji Europejskiej, że widzi pan tutaj jakieś połączenie. Panie redaktorze, rzeczywiście jest pewna koincydencja czasowa. Czy w związku z tym możemy się pożegnać z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy? Panie redaktorze, wie pan doskonale, że w naszym obozie politycznym były dosyć duże wątpliwości, jeżeli chodzi o wiarygodność Komisji Europejskiej, ponieważ już jakiś czas temu przyjęliśmy ustawę, ważną ustawę, która była konsultowana również z Komisją Europejską na wniosek pana prezydenta, inicjatywa pana prezydenta, jeżeli chodzi o zmianę w sądownictwie. I ta ustawa została przyjęta. Była duża nadzieja na to, aby te pieniądze już wtedy zostały uruchomione, a jednak Komisja Europejska z jakiegoś powodu zmieniła zdanie pani Ursula von der Leyen na zajutrz, jak tylko wróciła do Brukseli, miała groźbę. Dobrze, pan tutaj. Miała groźbę utraty stanowiska. Uciekał od odpowiedzi na pytanie, czy będą pieniądze przed wyborami z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska jest partnerem, którego wiarygodność jest mocno wątpliwa, ale oczywiście rząd, kierując się zasadą dobrego zaufania do partnerów, z którymi się rozmawia, mimo wszystko podjął kolejną próbę rozmów. Powtarzam pytanie, czy będą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy przed wyborami? To jest pytanie do Komisji Europejskiej. My na pewno chcielibyśmy, aby Komisja Europejska ma złożyć wniosek? Wypłaca te pieniądze. Najpierw trzeba złożyć wniosek. Wypłaca te pieniądze. Nie złożyliście wniosku. Panie redaktorze, my wniosek wcześniej czy później taki złożymy. Natomiast teraz przypomnę naszym widzom, jak Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne. Waldemar Buda, grudzień 2021 rok. Pierwsze płatności wynikające z KPO mogą trafić do Polski w połowie 2022 roku. Dzięki Bogu mamy 2023 rok. Ani wniosku, ani pieniędzy.
Waldemar Buda, czerwiec 2022 rok. KPO stało się faktem. Polska do końca roku otrzyma 19 miliardów złotych. Premier, październik 2022 rok. Od samego początku, pierwszy wniosek o KPO w najbliższych tygodniach. My od samego początku mówiliśmy i zwracaliśmy uwagę na to, które poważne są przede wszystkim kamienie milowe, czyli ustawy, do których się zobowiązaliśmy. I dzisiaj te ustawy są procedowane. Ja nie atakuję, ja cytuję polityków, ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy będzie wniosek? Ja panu mówię, jaka jest koincydencja czasowa. Najpierw konieczne jest wypełnienie kamieni milowych, czyli przygotowanie, przegłosowanie, przeprocedowanie w całości ustaw, do których się zobowiązaliśmy, czyli chociażby ta ustawa, która jest wypracowana przez rząd i pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra Szynkowskiego. Ona została przeprocedowana przez parlament, teraz jest to oczywiście w Trybunale. Jest kwestia ustawy wiatrakowej, panie redaktorze, która również jest w parlamencie, a to jest również jeden z warunków, które powinien być wypełniony. I dopiero wówczas pewnie, jeżeli będzie decyzja polityczna taka, to taki wniosek zostanie złożony. Czyli większych szans, że przed wyborami nie ma. Nie wątpię w to, że na pewno rząd będzie chciał taki wniosek złożyć. Natomiast pytanie, czy Komisja Europejska środki Unii nie będzie chciała dla Polski uruchomić. No, panie redaktorze, my już wiele starań i ukłonów, że tak powiem, takich czy kroków pozytywnych w kierunku pewnego kompromisu poczyniliśmy. Natomiast Komisja Europejska jest... Trybunał ma rozstrzygnąć te kwestie, skoro wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego nawet są wątpliwości, jest bunt i sędziowie nie są w stanie dojść do porozumienia, kto jest prezesem. 6 sędziów kwestionuje status prezes to jakaś, wie pan co, to jakaś sprawa wewnętrzna, bo ja mam informację i zresztą to wynika z polskiej konstytucji, z polskich przepisów prawa. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest pani Julia Przyłębska i to jest 6 sędziów uważa zupełnie inaczej. Niepodważalny. Natomiast jeżeli są jakieś wątpliwości... Bo podważają sędziowie, 6 sędziów. To jest tylko ich jakaś prywatna opinia. Natomiast polska konstytucja i polska ustawa odnosząca się do Trybunału Konstytucyjnego jest jednoznaczna w tym zakresie. Kadencja prezesa Trybunału wygasa wraz z wygaśnięciem... mandatu sędziowskiego w Trybunale Konstytucyjnym. A według pana tutaj Julia Przyłębska podoła temu zadaniu? Panie redaktorze, nie mnie to oceniać. Każdy, kto zasiada w Trybunale Konstytucyjnym, ma swoje ustawowe obowiązki, powinien się z tych obowiązków wywiązywać, niezależnie od tego, czy czasami ma odmienne zdanie. Może swoje zastrzeżenia w trakcie rozpatrywania tej ustawy zgłosić, bo przecież jest to co do tego formuła. Trybunał Konstytucyjny podejmuje decyzję na zasadzie zwykłej większości głosów. Pełen skład orzekający, czyli co najmniej 11 sędziów głosuje co do orzeczenia, co do treści orzeczenia. Może być z tym problem, biorąc pod uwagę, co ile osób kwestionuje Julię Przyłębską. Panie redaktorze, poczekamy. Ja wierzę w to, że jednak sędziowie podchodzą do swoich obowiązków odpowiedzialnie. A Jarosław Kaczyński będzie jakoś ingerował w tej sprawie, biorąc pod uwagę, że Julia Przyłębska jest odkryciem towarzyskim pana prezesa? Jeszcze raz, przepraszam. Czy pan prezes Jarosław Kaczyński jakoś będzie w tej sprawie ingerował? Rozmawiał z Julią Kaczyńską? Panie redaktorze, my nigdy nie ingerujemy w działania konstytucyjnych niezależnych organów państwowych. Ale Trybunał tak umiarkowanie jest niezależny. Jest niezależną instytucją. Według Komisji Europejskiej w tym momencie pan kwestionuje konstytucyjne prerogatywy. Komisja Europejska jest ciałem politycznym. Ciałem politycznym, który prowadzi określoną grę polityczną i o tym na początku programu, czego nie chciał pan wysłuchać, zacząłem panu opowiadać. Wszyscy doskonale wiemy, że w Komisji Europejskiej jest gigantyczna awantura, panie redaktorze. Wiemy doskonale, jest rywalizacja o wpływy. Dzisiaj ta sytuacja z panią Werą Jurową i złożenie wniosku pokazuje, że jednak mówi, że są pewne dwa nurty w Komisji Europejskiej. Rzeczywiście nie ma problemu, a jednak i to będzie miało pewnie wpływ na współpracę z krajami członkowskimi. Konstytucyjnym. Wybitni polscy prawnicy mówią, że ten Trybunał, który obecnie jest tylko taką namiastką prawdziwego Trybunału, że ma tylko szyld. Porównując to, mówiąc obrazowo, gdybym ja napisał sobie na wizytówce Rafał Bochenek i starałbym się upodobnić do pana, to nie byłbym panem. Ale też z Trybunałem. Ale panie redaktorze, to są tezy, które są tezami politycznymi. Ludzi, którzy są ewidentnie zaangażowani w walkę polityczną po drugiej stronie sceny politycznej, wspierają dzisiaj opozycję. To ci są sędziowie. Prawne argumenty. Komisja Europejska na nie wskazuje. Julia Przyłębska nie została do końca prawidłowo wybrana. Mamy sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Ale to jest nieprawda. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Były opinie prawne, jeżeli chodzi o kadencję pani prezes Julii Przyłębskiej.
opinii również w tym zakresie wydawane i z tych opinii jednoznacznie wynika, że kadencja pani prezes Julii Przyłębskiej kończy się dopiero w grudniu 2024 roku. Czy Julia Przyłębska jest wybitną prawniczką według pana? Kadencja sędziego pokrywa się z kadencją prezesa Trybunału. Czy Julia Przyłębska jest według pana wybitną prawniczką? Osób, które pełnią funkcje kierownicze. Tak, oczywiście, że tak. Jest to osobą, która... Ja szanuję pana opinię, tylko pytam, na jakiej podstawie? Panie redaktorze, jest na pewno osobą, która od wielu lat tak naprawdę zajmuje się sprawami prawnymi. Jest prawnikiem, który zresztą już ma doświadczenie, pracując w Trybunale Konstytucyjnym na przestrzeni ostatnich lat, to również prawda, to doświadczenie sobie oczywiście wyrobiła. Egzamin sędziowski zdała na 3, więc raczej to o wybitności nie starczy. Przytoczę panu opinię wizytatora. Ja pamiętam sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli wcześniej politykami, którzy byli na przykład posłami, bo byli też tacy sędziowie, jeżeli pan sobie przypomni. Pamiętam sędziów, którzy byli... Ale ja mówię o wiedzy prawniczej. Sędzia Przyłębska zdała egzamin na 3, a kiedy chciała wrócić do zawodu, bo miała przerwę, to sędzia wizytator napisał pan się też nie wiedział wszystkiego. Ale ja nie jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ani Alfą i Omegą. Pan jest redaktorem i pan przygotowuje się do rozmowy w określonych tematach i pan dzisiaj chce rozmawiać o sytuacji w Unii Europejskiej, a pan ma inne zdanie, to w tym momencie. Nie wiedział, w jakim trybie na przykład traktat akcesyjny został przyjęty. Ale oczywiście, że wiedziałem, tylko nie przyjmuję zasady, że to politycy są od przepytywania, bo pan próbuje ukryć swoje... Był pan nieprzygotowany ewidentnie do dzisiejszego programu. I bardzo proszę... Nie doczytał pan pewnych rzeczy i to rzeczywiście wyszło na początku programu, a dzisiaj pan próbuje osób podważać kompetencje i wiedzę. Nie zatrzymają moich pytań, więc puszczam je mimo uszu, będę dla pana wyrozumiały. Osób, które mają gigantyczną wiedzę prawniczą. Powrót do pracy pani sędzi nie będzie korzystny dla wymiaru sprawiedliwości. Tak przed laty pisali o Julii Przyłębskiej sędziowie wizytatorzy. Proszę sobie wyobrazić, że nawet kiedy były wakaty w poznańskim sądzie, ja też to mogę sędziowie powiedzieć, uznali, bo znam pewnie takie osoby, które są krytyczne wobec na przykład dziennikarzy, którzy nie przygotowują się do swoich programów. I też mógłbym pewnie takie nazwiska tutaj przytaczać, ale tego nie robię z grzeczności i z szacunku do pana. Bo uważam, Panie pośle, jednak pan tutaj... przygotowując się do programu, powinien pan jednak doczytać i w całości przygotować się do tego, o czym pan chce rozmawiać. Proszę nie ukrywać swoich problemów z odpowiedziami na pytania, jakimiś kwestiami. Zarzuca, to pan jest prawnikiem i ja panu pan pytam, osobom, ja pana pytam, a pan nie jest w stanie odpowiadać na te pytania. Rzeczy bez pokrycia. Dobrze, to przejdźmy dalej. Jak panu się podoba to, że Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, o tych sprawach, o których mówimy, nazywa wniosek Komisji Europejskiej jako próbę ustrojowego rozbioru Polski? Czy to nie jest jednak krok za daleko? No na pewno ta sytuacja związana z wnioskiem Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości jest takim zdarzeniem, które wskazuje na to, że Komisja Europejska ewidentnie próbuje zawłaszczać dodatkowe przestrzenie i dodatkowe sfery wpływu w poszczególnych obszarach funkcjonowania państw członkowskich. I to jest fakt bezsprzeczny, obiektywny. I to dotyczy nie tylko Polski, ale również szeregu krajów Unii Europejskiej. Natomiast... Panie pośle Dobrzegu, To jest kwestia oczywiście pewnej retoryki. Natomiast po raz kolejny rzeczywiście Komisja Europejska i Unia Europejska... Czyli pan się zgadza z tym, że to jest ustrojowy rozbiór Polski, tak? Mówię, że to jest kwestia pewnej retoryki. Solidarna Polska, panie redaktorze, czy to jest ustrojowy rozbiór Polski? Panie redaktorze, że to jest próba zawłaszczania kolejnych obszarów przez Komisję Europejską. Czyli nie zgadza się pan, tak? Myślę, że to jest w jakiś sposób zbieżne, natomiast słowa pana ministra Kalety są dużo bardziej dosadne. Ale pan by się pod nimi podpisał, czy nie? Ja się podpisuję pod swoimi słowami. Czyli nie podpisałby się pan, rozumiem. Panie pośle, czeka nas wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Czy już wiadomo coś więcej na temat tego, w jakim formacie, oprócz oczywistych spotkań z panem prezydentem Dudą, będą wyglądały te wizyty tutaj? Jakieś spotkania z liderami partii, spotkanie... Kaczyński-Biden, Morawiecki-Biden. To wszystko jest, panie redaktorze, to wszystko jest oczywiście w fazie ustaleń. Natomiast bardzo dobrze, że pan prezydent Biden przyjeżdża do Polski po raz drugi w ciągu ostatniego roku. To bardzo ważny sojusznik naszego kraju. Bardzo dobrze, że po raz kolejny przyjedzie na flankę wschodnią po to, by potwierdzić tak naprawdę naszą współpracę Czego i solidarność w ramach spodziewa? Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na pewno to będzie moment na to, żeby podziękować. Na pewno będzie chciał podziękować Polakom, na pewno będzie chciał podziękować polskiemu rządowi za dotychczasową współpracę. To już wielokrotnie
wielokrotnie sam pan ambasador Brzeziński wspominał. A Jarosław Kaczyński wybiera się na to spotkanie, które jest zaplanowane? Myślę, że to również będą kolejne deklaracje. Myślę, że to będą, panie redaktorze, kolejne... Na to wystąpienie? Myślę, że to będzie również okazja do kolejnych deklaracji współpracy. Panie pośle, chodzi, czy pan słyszy moje pytanie? No nie, no, ale chcę dokończyć jedną myśl. No, chciałem dokończyć jedną myśl. Bo goni nas myślę, czas, że to będzie, z tego to wynika. Myślę, że to będzie kolejna okazja do złożenia kolejnych deklaracji związanych ze współpracą chociażby dyplomatyczną, polityczną i militarną, jeżeli chodzi o wsparcie naszego państwa, wzmacnianie naszej obronności i dostawy kolejnego oczywiście sprzętu dla naszego wojska. Czy Jarosław Kaczyński wybiera się na to przemówienie, które ma być... publiczne, otwarte, nazywane do właściwie polskiego narodu? Czy tutaj są jakieś zaproszenia, konsultacje? Panie redaktorze, no, my planujemy oczywiście kalendarz na kolejny tydzień. Zresztą zobaczymy, jak będzie przebiegała w ogóle ta wizyta pana Bidena w Polsce, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że jeszcze nie wszystkie punkty są do końca ustalone. W związku z tym czekamy na stanowisko ambasady amerykańskiej. Na koniec. Szef klubu PiS mówi już po raz kolejny, że no, ma coraz większy aplauz, jeśli chodzi o... pozbawienie miejsc polityków Solidarnej Polski na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Pan jest też zwolennikiem tego rozwiązania, żeby PiS nie wzięło Solidarnej Polski na swoje listy? Ale jak pan zwrócił uwagę, ten aplauz jest wobec... rozumiem, szefa klubu tego Prawa pomysłu, żeby nie brać Solidarnej Polski ale na to jest jakiś pewien głos, który oczywiście pojawia się no i wybrzmiewa z ust niektórych polityków. Pan marszałek Terlecki wielokrotnie już takie zdania wyjaśniał, ale to są osobiste opinie i oceny sytuacji pana marszałka. Ja uważam, że powinniśmy iść jak najszerszym obozem politycznym do wyborów. I uważam, że Zjednoczona Prawica i ten projekt polityczny jak najbardziej się sprawdził. Powinien być kontynuowany w kolejnych latach. Myślę, że w tym kierunku to będzie zmierzało, aczkolwiek ostateczne decyzje należą do kierownictwa partii pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tym Skoro zakresie. Pana prezesa na koniec wywołaliśmy, to chciałem zapytać, kiedy prezes wróci na trasę, bo były zapowiedzi sekretarza Sobolewskiego, że to będzie przełom lutego-marca, więc chciałem zapytać o to, kiedy właśnie prezes wraca na tę trasę. Planujemy powrót pana prezesa do objazdu. Tak jak pan prezes obiecał, będzie chciał przejechać przez wszystkie okręgi wyborcze, spotkać się z naszymi zwolennikami, sympatykami. Ten termin oczywiście był zakładany na początku wiosny. I myślę, że uda się oczywiście zrealizować. No, chcielibyśmy, żeby takie osoby również, jeżeli takie osoby się pojawią, to również z takimi osobami się spotkamy. Natomiast... Jeśli je wpuścicie na spotkania. No, przychodzą, też wchodzą takie osoby. Wszystko zależy od tego, panie redaktorze. Da się przemknąć, to wchodzą. Panie redaktorze, no, ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. My rozmawiamy z każdym i rozmawiamy o wszystkim. Rozmawiamy o sprawach prostych, łatwych, przyjemnych, ale również o sprawach trudnych i te, którymi... Szczególnie na tych kartkach i o problemach, z którymi mierzą się Polacy. Wie pan co, ja organizowałem takie spotkanie i to, co pan powtarza, to jest nieprawda, dlatego że ja organizowałem takie spotkanie u siebie na przykład w okręgu i nie było żadnych pytań zaaranżowanych, tylko była skrzynka postawiona z pytaniami wcześniej i każdy, kto wchodził na to spotkanie, mógł spokojnie pytanie na kartce skierować do pana prezesa. Natomiast pytania, powiem jedną rzecz. Losowane są pytania łatwe, miłe i przyjemne, to już... rozumiem, musimy na losowanie w ogóle, zrzucić. Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie podkreślało, że my jesteśmy gotowi do rozmowy z każdym, tylko kwestia pewnej kultury. No wszyscy widzimy, jak agresywnie zachowują się zwolennicy Donalda Tuska, którzy przychodzą pod nasze spotkania, pod budynki, w których odbywa się nasze spotkania. Stawiamy tutaj kropkę, panie pośle, jesteśmy po czasie. Jakimi obelgami obrzucają ludzi, którzy idą na te spotkania. I to jest skandaliczne, zwłaszcza, że Donald Tusk w żaden sposób nie reaguje, Rafał Bochenek, swoich zwolenników. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był moim gościem. Dziękuję bardzo.